Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Choć rozmowa o kupie może być dla Ciebie niekomfortowa, to warto czasem poświęcić jej uwagę, ponieważ jest naturalnym procesem Twojego organizmu. Jako produkt uboczny przemiany materii może ujawnić wiele aspektów związanych ze stanem zdrowia i prawidłowości procesów fizjologicznych wewnątrz ciała. Innymi słowy, to co aktualnie dzieje się w organizmie widać także po stolcu. Zwracanie uwagi na jego kolor, kształt i konsystencję może dać nam cenne informacje na temat stanu zdrowia, a tym samym ostrzec przed poważną chorobą. Skład stolca to OKOL o 75% wody, reszta to błonnik, bakterie żywe i martwe, komórki i śluz. Prawidłowy wygląd i konsystencja to wydzielina jasna, gładka i miękka, jednolita i niepodzielona. Co jeśli taka nie jest? Sprawdź, o czym mogą świadczyć zmiany w wyglądzie odbiegającym od prawidłowego wyglądu zdrowego stolca. Pierwszy. Oddzielone twarde bryłki. Mogą świadczyć o ostrym zapaleniu jelita cienkiego. Są niewielkie i dość twarde, o średnicy od 1 do 2 cm. Mogą wiązać się z przyjmowaniem antybiotyku i wywoływać krwawienie z odbytu. Drugi. W kształcie kiełbasy, miejscami cieńsza, a miejscami gruba. Ten stolec z trudem przechodzi przez odbyt, wywołując ból i krwawienie. Średnica treści jelitowej wynosi od 3 do 5 cm i jest typowa dla osób cierpiących na zespół jelita drażliwego. Trzeci. W kształcie kiełbasy, ale z pęknięciami na powierzchni. Typ podobny do poprzedniego. Główna różnica polega na tym, że jest przetwarzany szybciej. Czwarty. Miękkie kawałki stolca o jednolitych krawędziach. Ten rodzaj stolca jest obecny u osób, które wydalają więcej niż raz dziennie po dużych posiłkach. Piąty. Puszyste kawałki z postrzępionymi krawędziami. Ten stolca ma miękką strukturę i może być potencjalną oznaką wysokiego ciśnienia krwi i stresu, który wywołuje częste parcie i oddawanie stolca. Szósty. Biegunka z elementami stałymi. Jest typowy dla osób, które cierpią na przewlekłe biegunki przeplatane zaparciami. Taki stan może być przyczyną wielu chorób i nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu trawiennego. Siódmy. Wodnista biegunka. Świadczy o zwalczaniu przez organizm infekcji. W przypadku przewlekłej biegunki jest oznaką stanu chorobowego i może wiązać się z silnym odwodnieniem i zapaleniem jelita. Nie bagatelizuj tego stolca, może świadczyć o poważnej chorobie. Ósmy. Czarny lub jasny czerwony stolec. Jest oznaką krwawienia w obrębie jelita. 9. Bladożółty lub biały stolec. Może to być objaw zapalenia wątroby, marskości wątroby lub choroby trzustki. 10. Żółtawa kupa. Zwykle, gdy stolec jest żółty, świadczy to o problemach z woreczkiem żółciowym. Oto kilka wskazówek, które wspierają pracę jelit, a tym samym zdrowie. Pierwszy. Nawodnienie organizmu. Drugi. Pij 2 litry płynów dziennie. Nawodnienie wspiera pracę układu pokarmowego i ułatwia przejście stolca przez jelita. Trzeci. Probiotyki.
4. Odpowiednia flora bakteryjna pomaga utrzymać prawidłową pracę jelit. 5. Błonnik. Zadbaj, by twoje pożywienie zawierało nierozpuszczalny błonnik, który pomaga w utrzymaniu prawidłowej persztaltyki jelit oraz absorbuje wodę i zmiękcza stolec.